Wiecie, to, co naprawdę chciałbym, od czego chciałbym ci zacząć, bo nie wiem, widzieliście pewnie, że szliśmy jakimiś etapami ten list do Rzymian, i że on miał pewne swoje momenty. I gdzieś zaczynaliśmy właśnie te momenty takie trudniejsze, które mówiłem, że apostoł Paweł tak z miłości, którą na samym początku określił, jak bardzo to ich kocha, jak bardzo to ich lubi i tak dalej, a później zaczął od grzechu, od tego, jak się jeden drugiego tam potępia, osądza i tak dalej. I widzieliśmy, że to pewnie kilka rozdziałów tam trwało, kiedy rozmawialiśmy na temat grzechu, na temat skutków tego grzechu, na temat sprawiedliwości Bożej, na temat właśnie naszej postawy względem tego grzechu, naszej braku możliwości względem tego grzechu. I gdzieś tam rozmawialiśmy na ten temat. I to tak gdzieś około trzech rozdziałów trwało, gdzie tam studiowaliśmy i patrzyliśmy na ten temat grzechu. Później gdzieś przez dłuższy znowu okres mówiliśmy na temat... Zbawienia na temat łaski, na temat zwycięstwa Jezusa Chrystusa i na temat tego, że jest to zbawienie z wiary, całkowicie z wiary. I gdzieś cały czas te fragmenty o tym pokazywały, że jakby te nasze uczynki w żaden sposób nie mają prawa wpływać na dzieło Jezusa Chrystusa, nie mają żadnej możliwości, bo jest to jakby zupełnie inne prawo. Należymy teraz do prawa łaski, do prawa Jezusa Chrystusa i w tym prawie jakby żadne uczynki nie mają żadnego, nic wspólnego z tym, z naszym zbawieniem, tak? z tym dziełem, które uczynił Pan Jezus na Krzyżu. I wiecie, mam wrażenie, że dzisiaj wchodzimy w kolejny taki etap, w kolejny taki etap tego, co mówił, apostoł, jak co próbuje przekazać apostoł Paweł w liście do Rzymian. Jest to etap takiego, trudno powiedzieć, jak to dokładnie nazwać takiego drogi uczniostwa, przemiany. Albo taka kontynuacja tak naprawdę zbawienia, <grych> dzieła zbawienia. Yy, I to będę próbował dzisiaj yy przekazać na podstawie tego rozdziału, o którym będziemy dzisiaj czytać. Ale żeby dobrze to wszystko powtórzyć, bo to będzie dzisiaj kluczowe i będę chciał się odnieść do tego obrazu, którym się posługiwałem przez dłuższy czas. Bo dzisiaj, właśnie w tym obrazie, będę próbował pokazać ten następny krok. A później w następnych yy wtorkach będę już gdzieś dalej rozwijał ten temat. A dzisiaj chcę tak bardzo. Może trochę surowo pokazać to, co Apostoł Paweł próbuje przekazać dalej, bardziej obrazowo, choćby na samym końcu chciałbym się dzisiaj podzielić też świadectwami związanymi z moimi spostrzeżeniami i doświadczeniami z tym, co właśnie Apostoł Paweł przekazuje w szóstym rozdziale, ale najpierw będę chciał to trochę pokazać właśnie dzisiaj. Trochę jakby na tych wszystkich obrazach, które gdzieś już mieliśmy, wskazać to miejsce, w którym się teraz znajdujemy, to co Apostoł Paweł dalej opisuje. Więc chciałbym do tego wrócić tylko właśnie dlatego, żeby za chwilę, kiedy będziemy już przeczytamy sobie ten rozdział, iść dalej z tym obrazem i gdzieś będziemy sobie go rozwijać. Więc wracając tak naprawdę, te pierwsze rozdziały, to, to co już mówiłem, to były, to były rozdziały, które mówiły o grzechu. Po prostu. O, nie tylko o grzechu, ale tak naprawdę o naszym miejscu. Yy, pokazywały to, że tak naprawdę skoro grzech to jest chybienie celu. Mówiliśmy o tej piłeczce, która ma... Yy, Trafić, ale nie trafia. kiedy jest grzech, to tak naprawdę, grzech, jakby obrazowo mówiąc, grzech to jest jakby nie trafienie do, do tego pojemniczka. Tak? Mówiliśmy sobie później też na podstawie yy, całych dziejów Adama i Ewy yy, i pana Jezusa, którzy gdzieś byli na tych etapach. Nie wiem, czy pamiętacie, myślę, że coś pamiętacie nie będę tego wszystkiego wracał, gdzie tak naprawdę był Adam i Ewa, w jakich czasach oni żyli, czyli takich bardziej doskonałych, bardziej y, przybliżonych do tego, w jaki sposób Bóg stworzył ten świat, a w jakich czasach żyjemy my dzisiaj. Nie? I mówiliśmy sobie o tym, że skoro grzech to jest po prostu chybienie do celu, czyli trafienie gdzieś obok, to później mówiliśmy, że tak naprawdę każdy z nas ma w sobie tą grzeszną naturę. Od czasów Adama i Ewa każdy człowiek, który się narodził, ma w sobie tą grzeszną naturę i mówiliśmy o tym, że ta grzeszna natura to takie odwrócenie każdego z nas traf, próbującego trafić do celu o 180 stopni, tak? Że po prostu nawet, nawet nawet nie mamy szans. Nawet nie ma jak trafić do celu. Nie mamy takiej możliwości. Jesteśmy w 100% grzeszni i wszystkie nasze zamysły są w 100% grzeszne. Nasze dążenia są w 100% grzeszne i nigdy nie będą przeciwne, bo jesteśmy w tą stronę odwróceni, tak? Więc mówiliśmy sobie sporo o tym. Później mówiliśmy sporo właśnie o tym osądzaniu, o do którego apostoł Paweł bardzo mocno gdzieś dotykał się, w szczególności y, Żydów w y, tamtym kościele. Mówiliśmy sobie trochę o, o tym, co tam się działo w tym kościele, ale już nie będę tego wracał, bo już to kilka razy przypominałem. Y, więc odnosił się gdzieś do tych Żydów, którzy... Y, po prostu oceniali innych ludzi w tym kościele, oceniali to, że oni nie zachowują się tak dobrze, jak oni. Tak? Że ten brat, który chodzi z tego kościoła, no nie jest taki dobry, nie jest taki święty jak ja. Ja tu zachowuję się tak i tak, ja opanowałem te wszystkie normy chrześcijańskie, ja znam zasady Bożego Słowa, bo jestem w nich wychowany, tak? A on to, to w ogóle nie, to nie jest to. I wiecie, gdzieś pewnego rodzaju potępienie, osądzenie i tak dalej. Gdzieś apostoł Paweł właśnie bardzo mocno zwraca na to uwagę, że tak naprawdę, jakkolwiek się starasz być dobrym człowiekiem, nie? wielu z nas może naprawdę być świetnie wychowani w kościele i świetnie się zachowywać. Jakkolwiek byś tego nie opanował w swoim życiu, to tak naprawdę oboje stoicie skierowani w tą stronę. nie? Oboje jesteście zupełnie tak naprawdę przeciwni Bożym schematom, Bożym zamysłom, Bożemu pomysłowi na świat i na ludzkość, tak? Więc jakby gdzieś w pewien sposób bardzo mocno dotknął fundamentów tych Żydów, którzy byli w tamtym kościele. I później gdzieś apostoł Paweł pokazywał, mówił o prawie, i my powiedzieliśmy sobie, że w tym naszym obrazie prawo to jest. Informacja dla tego człowieka, który rzuca w zupełnie przeciwną stronę cały czas, czyli tak grzeszy, i tak dalej, że prawo to jest informacja dla tego człowieka o miejscu, w którym się znajduje. Tak? To jest takie cześć, miałeś rzucać tam. <grym> I tam jest cel. <grym> cały czas rzucasz w tą stronę, a tam jest cel, nie? Tam powinieneś trafić. Więc przychodzi ktoś i mówi mi taką informację, Ja to dla mnie informacja. Ja teraz zrozumiałem. Że zupełnie nie trafiam do celu, że zupełnie jestem w miejscu, w którym nie powinienem być. I być może stworzyłem sobie milion celów w swoim życiu, do których próbuję trafiać i myślę, że gdzieś to jest kierunek dla mojego życia, ale każdy z tych celów jest zupełnie przeciwnym celem do tego, do którego powinienem zmierzać, nie? Więc jakby o tym sobie mówiliśmy, że to jest zadanie prawa pokazać nam nasze miejsce. Bo gdybyśmy nie znali swojego miejsca, nie potrzebowalibyśmy pomocy. Nie rozumielibyśmy, jak bardzo jesteśmy daleko od Boga. Nie rozumielibyśmy tego, w jakim tak naprawdę grzesznym miejscu jesteśmy i w jakim zmierzamy. Tak? I prawo też pokazuje nam koniec tego wszystkiego, co, co robimy. Tak? Poka jakby pokazuje, że jeżeli będziemy dalej w tym trwać, a nie jesteśmy w stanie zrobić z tym, żeby iść w tamtą stronę, to tak naprawdę końcem każdego naszego grzechu jest śmierć. Więc to prawo pokazuje nam Naszą beznadziejność, tak? Gdzieś tak sobie szliśmy w tymi, tymi tematami, tymi myślami, i doszliśmy do momentu, kiedy Pan Jezus Chrystus, widząc tą całą sytuację, umarł za każdego, zabrał konsekwencje tych wszystkich grzechów, tego wszystkiego, co, tych naszych błędnych rzutów, będąc z natury człowiekiem, ale zrodzony z ducha, o czym mówiliśmy, nie? Zrodzony z ducha, więc był tą osobą, która była odwrócona w tą stronę. Tak? Mówiliśmy o tym. Że to była jedna z niewielu ludzi na świecie, która mogła być odwrócona w tą stronę. Bo tak naprawdę tylko na początku był to Adam i Ewa. A kolejną taką osobą to był Pan Jezus. I on trafiając perfekcyjnie do celu, więc będąc osobą, która tak naprawdę ze względu na swoje uczynki zasłużyła na życie. Nie? Wzięła konsekwencje każdego z nas, każdych naszych złych rzutów. Wszystkie te, swoje, te nasze złe rzuty, wzięła te konsekwencje tych złych rzutów na siebie i umarła na krzyżu, tak? Złożyła ofiary, wzięła to, co, na co zasłużył każdy z nas. To jest coś, co zrobił Jezus Chrystus dla każdego z nas. I to jest łaska, że my możemy to przyjąć, tak? I mówiliśmy o tym w tym obrazie, że kiedy Pan Jezus zrobił to, to to nie tylko umarł za nasze grzechy, tak? Ale zmartwychwstał. I to jest pełne dzieło Jezusa Chrystusa. Sama śmierć nie daje tak naprawdę nam tego, czego my potrzebujemy. To jest zabranie konsekwencji. Ale dalej jesteśmy w tym miejscu. I wiecie, pan Jezus nie tylko umarł, ale stał. I my, przez wiarę w śmierć Jezusa i zmartwychwstanie Jezusa, będąc w tym miejscu i rzucając cały czas. Ale przez wiarę, wierząc w Jezusa Chrystusa, w każdym z nas, dzisiaj będę to rozwijać, właśnie ten temat, w każdym z nas rodzi się coś nowego: coś zupełnie nowego. Nowa tożsamość, duchowa tożsamość, duchowa postać w każdym z nas przez wiarę, która jest odbiciem Bożego trafienia. Trafienia Jezusa Chrystusa do celu, która jest doskonała, która jest święta, która jest czysta. I w każdym z nas przez wiarę i przez ducha świętego zrodzona jest taka duchowa istotka. Będę to dzisiaj rozwijał. I to jest nasza nowa tożsamość. Może na tym zakończę, bo to, w to miejsce będę dzisiaj wchodził i dalej gdzieś rozwijał. Ale myślę, że ta powtórka już nam przypomina na trochę miejsce, w którym jesteśmy, nie? Więc piłeczkę na razie odłożę. Bo jak jej nie odłożę, to się do nią cały czas bawił. Chciałbym przeczytać dzisiaj cały szósty rozdział, ale też to, co mówiłem ostatnio, bo chciałbym troszeczkę wrócić i przeczytać dwa ostatnie wersety piątego rozdziału. Ok? Więc. Zaczniemy od 20 wersetu 5 rozdziału, i później cały szósty rozdział. Ostatnio czytaliśmy tak urywkami i gdzieś przechodziliśmy do fragmentów, i później rozważaliśmy, później znowu następny urywek, ale dzisiejszy rozdział jest taką całością, I tak naprawdę apostoł Paweł bardzo monotematycznie bym powiedział, w tym rozdziale jakby odnosi się tak naprawdę głównie do jednego tematu. Można powiedzieć, że troszeczkę się nawet powtarza, ale tak naprawdę na, na różny sposób. Jakby pokazuje to na to, co chce przekazać na różnych obrazach, w różny, jakby w różny, w różny jakby sposób. O, tak. Więc przeczytajmy. Dwudziesty werset piątego rozdziału i dalej. Prawo natomiast wkroczyło, by pomnożyć upadek, gdzie zaś wiele grzechu, tam jeszcze więcej łaski. Tak aby grzech panował, sprowadzając śmierć, łaska panowała niosąc sprawiedliwość i wiodąc do życia wiecznego przez Jezusa Chrystusa, naszego Pana. Moglibyśmy zatem, moglibyśmy zapytać, czy więc mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę? W żadnym razie. W jaki sposób my, którzy umarliśmy dla grzechu, mamy nadal w nim żyć? Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć? A zatem za sprawą chrztu zostaliśmy pogrzebani wraz z nim w śmierć, abyśmy wzorem Chrystusa, który został wzbudzony z martwych, przez chwałę Ojca my również prowadzili nowe życie. Bo jeśli jesteśmy złączeni w nim w podobieństwie jego śmierci, tym bardziej będziemy w zmartwychwstaniu. Wiedząc, że nasz stary człowiek został razem z nim ukrzyżowany, aby grzeszne ciało zostało zniszczone. I abyśmy już dłużej nie byli zniewoleni przez grzech. Kto bowiem umarł, stał się wolny od grzechu. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, wierzymy, że też z Nim będziemy żyć, mając świadomość, że wzbudzony z martwych Chrystus już nie umrze. Śmierć już nad Nim nie ma władzy. Gdy bowiem umarł dla grzechu, raz na zawsze umarł, a gdy żyje, żyje dla Boga. Podobnie i wy zaliczajcie siebie do umarłych dla grzechu, a jednocześnie do tych, którzy żyją dla Boga w Chrystusie Jezusie. Niech więc grzech nie panuje w waszym śmiertelnym ciele i nie podporządkowuje was swoim rządzą. Nie udostępniajcie mu też swoich członków jako narzędzi nieprawości. Oddawajcie siebie raczej Bogu jako ożywieni z martwych, jemu oddawajcie swe członki niech służą za oręż sprawiedliwości grzech bowiem nie będzie nad wami panował gdyż nie jesteście już prawem już pod prawem lecz pod łaską cóż zatem czy mamy grzeszyć dlatego że nie jesteśmy już pod prawem lecz pod łaską w żadnym razie czy nie wiecie że jeśli posłusznie oddajecie się w niewolę to stajecie się niewolnikami tego kto przejmuje nad wami władzę jeśli to będzie grzech, skutkiem będzie śmierć, jeśli jej posłuszeństwo, to końcem sprawiedliwość. Lecz Bogu niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu, całym sercem poszli, poszliście za tego rodzaju nauką, z którą Was też zapoznano. I w wyzwoleniu od grzechu staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Pozwólcie, że użyję przykładu z życia ze względu na słabość Waszego ciała. Otóż jak oddawaliście wasze członki w niewolę nieczystości i bezprawia dla jego popełnienia, tak teraz oddawajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości dla uświęcenia. Bo gdy służyliście w niewoli grzechu, byliście wolni od sprawiedliwości. I jakie wówczas mieliście korzyści? Takie, których się teraz wstydzicie, a których końcem jest śmierć. Teraz natomiast wy z... Wyzwoleni od grzechu, a oddani w niewolę Bogu, macie korzyść w uświęceniu, a końcem jest życie wieczne. Gdyż zapłatą za grzech jest śmierć, lecz darem Bożej łaski jest życie wieczne. W Chrystusie, Jezusie, naszym Pan. Nie wiem, czy zauważyliście, znaczy już kilka razy o tym nawet wspominałem, że to prowokuje pewne myśli. I mówiliśmy wiele razy o tym, że zbawienie jest z łaski, nie z uczynków, prawda? Te myśli, to zdanie często prowokuje, wiecie, kiedy dzieliłem się tym, już mówiłem o tym, że kiedy dzieliłem się kiedyś listem do Rzymian z młodzieżą na obozie w Laskowie, to najwięcej pytań, jakie było do mnie, to czy w takim razie, skoro zbawienie jest przez wiarę z łaski i skoro jest zupełnie zależne od uczynków, to czy mogę robić co chcę? No, bo skoro muszę mieć wiarę, żeby być zbawiony, i wystarczy mi wiara, to znaczy, że ja mogę wierzyć i robić, co chcę. Nie? I teoretycznie jestem zbawiony. Nie? I nie dość, że robię, co chcę i żyję sobie, jak chcę, no to jeszcze jestem zbawiony. No cudowne. I wiecie, ja na przykład powiem Wam szczerze, że ja przez wiele lat opierałem się przed. Czytaniem takich fragmentów, albo może nawet nie opierałem się przed czytaniem, bo przeczytałem to Boże Słowo i miałem jakieś swoje zrozumienie i wytłumaczenie takich fragmentów. Nie? Ale kiedy ktoś mi mówił o tym, albo i tak bardzo wiecie, wyraziście w ten sposób się wypowiadał, to zawsze odrzucałem taką myśl. Dlaczego? Bo byłem wychowany w takim. Bardzo można powiedzieć, konserwatywny sposób. Każdy zawsze dbał o to, w jaki sposób będę się zachowywał, w jaki sposób będę wyglądał w kościele i wszędzie, i wszędzie. To nie było złe, ale byłem nauczony do tego, że uczynki, że moje życie i moje zachowanie jest ważne. Byłem do tego przyzwyczajony, do tego, że w taki sposób mam żyć, tak się zachowywać i to w pewien sposób przypisywałem roli zbawienia. Tak? I dlatego bardzo łatwo odrzucałem te myśli, odrzucałem takich ludzi, którzy w taki sposób mówili, odrzucałem taki sposób rozumienia tego fragmentu i, wiecie, szukałem innego dna. Mówiłem już o tym, że ja miałem kiedyś w do listu do Rzymian swoje własne zrozumienie. Żeby czuć się spokojny w swoim, przed sobą i w swoim sercu, bo byłem zawsze taką osobą, która dużo czytała Biblię i dużo studiowała. Więc, żeby czuć się spokojnie przed samym sobą, wiedząc, że w liście do Rzymian piszą takie i takie rzeczy, to ja znalazłem w swoim życiu i miałem ludzi wokół siebie, którzy wspierali mnie w tym zrozumieniu, często tłumaczyli mi to zrozumienie, listu do Rzymian. I choć coś tam w tym zawsze zgrzytało i zawsze czułem, że ten list do Rzymian jest jakiś dziwny, to wiecie, miałem to swoje zrozumienie i szukałem czegoś, co jest zupełnie inne, niż tutaj jest napisane. I odrzucałem to dlatego, że właśnie wydawało mi się to zbyt łatwe, zbyt kolorowe. Wiecie, gdzieś zawsze miałem w głowie to, wiecie, ten, to zdanie, to są, wiecie, Ewangelia sukcesów, to jest Ameryka to są te wszystkie, wiecie, zwiedzenia. Zawsze miałem to w głowie. Zawsze się tego bałem, zawsze się tego strzegłem. I kiedy słyszałem takie zdanie, że zbawienie jest z łaski i nie z uczynków. To nie, 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 nie ten droga. Nie? I to zawsze, to tak często właśnie pokazuje nam takie pytania w naszym życiu. I, i wiecie, te pytania tych młodych ludzi na naszym obozie młodzieżowym nie były dziwne. <grymne> nie były niezwykłe, bo apostoł Paweł w tym samym się mierzył, kiedy pisał list do Rzymian. I być może nie tylko spotykał się w tym Rzymie, skoro o tym pisał, a nawet dwa razy w tym rozdziale, ale być może wszędzie, gdzie być może głosił do Żydów, myślę, że przede wszystkim, którzy byli zbudowani na jakimś fundamentach swojej religii, swojego zachowania i tak dalej, to kiedy być może często zaczynali słuchać go i pojmować to, co on mówi, to często być może ich odpowiedzią było, no to hola, hola, to co, to mogę robić, co chcę? I wiecie, dlatego apostoł Paweł odpowiada na to pytanie i tak naprawdę skupia się na tym. Choć ja, kiedy myślę o... O tym pytaniu, to myślę, że kiedy jesteśmy naprawdę ukształtowani, inaczej może ugruntowani na fundamencie wiary, to takie pytanie się w naszej głowie nigdy nie pojawi. I kiedy poznajemy, kiedy w życiu poznaliśmy naprawdę naszego Boga, to ono może pojawić się tylko na żarty. I myślę, że nawet gdyby Boże Słowo o tym nie napisało, w żadnym miejscu i nie opisało tego problemu, to każdy, kto spotkałby się z Bogiem, nie miałby z tym problemu. Bo dobrze wiemy, że kiedy pobudza się w naszym sercu wiara, mówiliśmy ostatnio o kibicowaniu, nie wiem czy pamiętacie, że kiedy pobudza się w naszym sercu wiara do czegoś, a przede wszystkim wiara do Boga, to nasze życie się zmienia. To nasze dążenia się zmieniają, nasze pragnienia się zmieniają. Tylko tu chyba po prostu trzeba rozumieć słowo wiara. Tu chyba trzeba rozumieć, czym jest wiara. Więc ja zawsze uważałem, że to jest cukierkowe chrześcijaństwo. A tymczasem okazało się, że to przyszło do mojego życia z potężną zmianą. Okazało się, że to przyszło do mojego życia po to, żeby pokazać mi coś niesamowitego. Pokazać mi inne życie. Zwycięskie życie, życie w wolności. Więc wracając do naszego obrazu, którym się dzieliłem przed chwilą, wracając do naszego obrazu i miejsca, w którym jesteśmy, czyli mówiliśmy o tym, tej duchowej części naszego, nas. Ja to zaraz będę trochę bardziej opisywać, która jest skierowana w zupełnie drugą stronę. I to pytanie, w tym momencie, kiedy byśmy zadali, czy mamy pozostać w grzechu, by tym bardziej pomnożyć łaskę, to o co chodzi w tym pytaniu, w tym obrazie? Czyli chodzi o to, że. Im więcej Pan Bóg zabierze tych naszych nietrafionych rzutów, tak? W tym pytaniu. Teraz próbuję rozszyfrować nasze pytanie w tym obrazie. tak? Im więcej Pan Jezus zabierze tych naszych nietrafionych rzutów, czyli róbta co chceta, tak zwane, nie? Skoro z łaski, to róbta co chceta. Czyli że ta myśl pokazuje taką, taki, taki fundament, że. Będę rzucał jeszcze więcej, nie? Kopnę se go, przeklnę se, będę sobie robił, co chce i tak dalej, i tak dalej. Będę rzucał. To jest głupie teraz, nie? Zrozumiemy się wszyscy, to jest głupie, nie? Ale będę to robił po to, żeby łaska Jezusa Chrystusa, który zabrał tą konsekwencję, a więc ten prezent, ten dar, który dał Jezus Chrystus, był jeszcze większy, nie? Taka jest myśl. Taki jest zamysł. Nie? I teraz, żeby odnaleźć się w tym, o czym mówimy, to dlaczego to jest głupie? Bo my przez wiarę już nie jesteśmy tym. Tylko tym. Przez wiarę w Jezusa Chrystusa zmieniliśmy tożsamość. Byliśmy. Uzależnieni i zniewoleni w ciele od grzechu. Natura, nasza grzeszna natura trzymała nas obróconą w tą stronę i trzymała nas w niewoli tego grzechu. Wszystko, co mógłbyś zrobić, to zrobiłeś źle. Jezus Chrystus, gdy umarł na krzyżu za każdego z nas, zabierając tą konsekwencję i zmartwychwstając, Zrodził w nas coś więcej, duchową część przez Ducha Świętego. Żeby to dobrze zrozumieć. Tu jest świetny przykład. Powiedziany, jakby na podstawie, można powiedzieć, trochę sztu. A więc tam jest powiedziane tak. Czy nie wiecie, że my wszyscy ochrzczeni w Chrystusa, Jezusa zostaliśmy zanurzeni w Jego śmierć. Co tutaj jest kluczowe? My wszyscy, inaczej, szukam jednego. O, tutaj, ósmy werset. Jeśli zaś umarliśmy z Chrystusem, ten fragment pokazuje taką jedną bardzo ważną prawdę. Że my przez wiarę zostaliśmy złączeni z Jezusem Chrystusem. Pamiętacie, kiedy mówiłem o tym, że kiedy Pan Bóg stworzył świat, to zaplanował człowieka w relacji z Nim, w całkowitej bliskości, będąc cały czas obok, tak? To był plan Boży. Dla Adama i Ewy takie było zamierzenie, założenie i taki był początek. I wiecie, my przez wiarę zostaliśmy przywróceni do miejsca jedności z Bogiem to jest ważne żeby to zrozumieć przez wiarę zostaliśmy przywróceni i złączeni z Jezusem Chrystusem w jego śmierci więc razem z nim umarliśmy dla grzechu i razem z nim z martwych wstaliśmy w nowej duchowej tożsamości Jezusa Chrystusa, przez Ducha Świętego. Rozumiemy? A więc powtórzę to jeszcze raz. Będąc w grzesznym ciele, będąc opanowany przez grzeszną naturę, odwrócenie zupełnie od Bożej tożsamości, od Bożej zamiarów, pędzących na śmierć, tak? Spotykając Jezusa Chrystusa w swoim życiu przez wiarę, a więc zawierzając swoje życie Jezusowi Chrystusowi. Umarliśmy dla tej strony, dla tej duchowej, dla tej, dla tej natury grzesznej. Umarliśmy dlatego, i no, narodziliśmy się wraz z Jezusem Chrystusem w Jego Tożsamości, w Jego duchowej tożsamości. Tą toż, tożsamość zostaje nam przekazana przez Ducha Świętego, który ja często powtarzam, młodzieży, jest takim prywatnym Panem Jezusem. <grym> Dla każdego z nas, tak? Więc Duch Święty przez wiarę, w momencie kiedy spotkaliśmy Boga, kiedy uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, został zrodzony w nas nowa tożsamość. Już nie jesteś tą osobą, która rzuca. To już nie ty. W Ósmym rozdziale się będziemy z tym kłócić bardzo mocno. To już nie jesteś ty. To już nie jest twoja tożsamość, to już nie jest Twoje życie. To wszystko musi umrzeć. To umarło. Zostało ukrzyżowane wraz z Jezusem Chrystusem. Ty jesteś dzisiaj złączony z Jezusem Chrystusem. Jesteś z nimi jedno. Pamiętacie, kiedy Pan Jezus modlił się, czytaliśmy to ostatnio w Ewangeliana? Aby byli jedno, jak ja jestem z Tobą, tak? To jesteśmy. Przez śmierć Jezusa Chrystusa jesteśmy jedno z Nim. I Jedno razem, jako Kościół, jesteśmy jednością złączoną, jako jedno ciało. Jezusa Chrystusa. I to jest nasze nowe duchowe DNA, nowa tożsamość dla każdego z nas. To dostaliśmy przez wiarę. I tylko przez wiarę. I tak jak właśnie Chrzest pokazuje to świetny sposób, to jest potwierdzenie, tak? Chrzest to jest potwierdzenie, to jest uczynek wiary. To jest potwierdzenie naszego wyznania. I tego, co wykonało się w naszym życiu, a więc co się dzieje? Zanurzamy się w wodzie, a więc jakby nasz stary człowiek umiera, po to, by wynożył się człowiek zupełnie nowy. Zapytam dzisiaj, kiedy masz urodziny? To jest dobre pytanie. Kiedy świętujemy urodziny? Bo jeśli jesteś nowym człowiekiem, zrodzonym z Bożego Ducha, w nowej tożsamości, to te urodziny już chyba nie są takie ważne. A tutaj urodziliśmy się już na wieki. To, co zostało urodzone przez wiarę w Jezusa Chrystusa, będzie żyło już na wieki. Taka jest obietnica Bożego Słowa. Więc tutaj tych urodzin będzie trochę więcej do świętowania. Tak? Tu szkoda świętować urodziny, bo kiedyś się w końcu skończą. A tu się nie skończą. Tu się nie trzeba martwić, że przybywa lat. To jest piękne. To jest nasza nowa tożsamość. Jakkolwiek to czasami brzmi. Inaczej niż każdy nasz poniedziałek, może tak, to taka jest prawda. Jeżeli wierzymy w Boże Słowo, taka jest prawda. I teraz kluczem jest nasza wiara, tak? I to mi pokazuje, że wiara, to co już powiedziałem jakiś czas temu, to nie jest tylko wyznanie. Wiara to nie jest tylko to, kim jesteś dzisiaj, jak cię postrzegają. Wiara to nie jest tylko twój rytuał. Wiara to nie jest twoje zachowanie. Wiara to nie jest twoje podejście. Wiara to jest coś mega głębokiego. Wiara to jest coś, co ma potęgę. To jest coś, czego nie jesteś sam w swoim życiu przygotować, zaplanować i wyprodukować. Jest napisane w Bożym Słowie, że wiara pochodzi od Boga. Jest nam przekazana przez Ducha Świętego i tylko dzięki Niemu jesteśmy w stanie uwierzyć. To Jego dzieło w stu procentach. To, że dzisiaj jesteś w tym miejscu, to Wiedz, że to jest dzieło Jezusa Chrystusa w 100%. procentach. Nie byłeś w stanie nawet wyprodukować wiary w swoim życiu. Otrzymałeś ją. Nic nie zrobiłeś, żeby być zbawiony. Zupełnie nic. To jest stuprocentowe dzieło i plan Boga dla Ciebie, dla każdego z nas. On to zaplanował. On to wymyślił i on dał nam możliwość przekazał to każdemu z nas. Pamiętacie na pewno, kiedy mówiłem o wierze w formie kibicowania, nie? To myślę, że było łatwe zapamiętanie. Takie rzeczy zawsze się łatwo zapamiętuje. Mówiłem, że czasem żeby próbowałem opisać jakąś wiarę jakoś ją przedstawić I, i chciałem to zrobić na innym przykładzie i mówiłem to na przykładzie kibiców, że kiedy jest kibic, który wierzy w swoją drużynę, wierzy jest mecz jakiś i wierzy w to, że, że być może nawet jest lepsza drużyna, ale on wierzy po prostu w tą drużynę, on wierzy, że oni są w stanie, że oni mogą, nie? to jego postawa, to co będzie pisał chociażby na mediach społecznościowych, o czym mówiliśmy, to w jaki sposób będzie zachowywał i podchodził do tego meczu, z jakimi emocjami i tak dalej, jest zupełnie innym zachowaniem niż takich kibiców a la reprezentacji Polski, którzy już 30 lat widzieli, jak Polacy przegrywali. I przychodzi mecz i oni są teoretycznie kibicami reprezentacji Polski ze względu na przypisanie do narodu, tak? Jestem Polakiem, więc jestem kibicem. Komu mam kibicować? Niemcom czy Polakom? No będę Polaką kibicować, nie? Ale nie wierzę. Widziałem już tyle porażek i wiem jak oni grają, wiem, że to są po prostu kopacze, tak? I że nie mają szans, że ich opykają kilka, w, kilku, w kilka podań, więc jego podejście... I to co mówiłem, że często w mediach społecznościowych widzę, kiedy przed meczem jest tylko łomatko, tego się nie będzie dało oglądać. Ja pewnie będzie laga na Robercika i tak z tego nic nie będzie. A te nasze piłkarze to, to są takie łamagi. Wiecie, zobaczcie sobie kiedyś tak z ciekawości, nie? Może nie zachęcam, ale jak już kiedyś przy okazji to zobaczcie, nie? <laughs> jak wiele komentarzy jest negatywnych często. I to widać od razu, kto jakim jest kibicem. Czy ma jeszcze jakąś wiarę w to polską reprezentację? Czy... <noise> Czy to już jest tylko po prostu polak z urodzenia? Tak? <noise> Więc wiara to nie jest tylko pojęcie tego, kim jesteś na tym przykładzie. Ale wiara to jest pojęcie, które jeżeli masz, jeżeli masz wiarę, to ona zmienia rzeczywistość w Twoim życiu. Zmienia twoje emocje. Zmienia Twój sposób myślenia? Zmienia sposób działania? I na tej podstawie chciałbym pokazać to, że myśl o tym, że mogę robić co chcę, zupełnie bez sensu. Bo kiedy wierzymy w Jezusa Chrystusa, kiedy wierzymy i wiemy, kim On jest, kiedy nie tylko wiedza, ale świadomość Jego władzy, Jego potęgi, Jego autorytetu przychodzi do naszego życia. Świadomość Jego ratunku przychodzi do naszego życia. To, to nie w głowie nam rzucanie piłeczkami, byle gdzie. Totalnie nie w głowie. Więc tak naprawdę wszystko odbija się o prawdziwą wiarę. I myślę, że apostoł Paweł, jedynym słowem, który chciałby, żeby każdy zrozumiał w liście do Rzymian, to jest wiara. Bo wiara, można powiedzieć w dzisiejszych czasach, wiele ma sposobów i imion. Wiele ma funkcji. Słowo wiara w Polsce ma wiele funkcji. Dobrze wiemy, ile, ile Polaków jest wierzących. Nie? Gdyby ta statystyka była prawdziwa, to nie musielibyśmy robić przebudzenia w Polsce. To już by dawno było. Więc słowo wiara jest często rozjechane. Przez to, co się dzieje, przez sposób myślenia na temat wiary i przez doświadczenia. Przez doświadczenia ludzi. Przez to, co spotkało ludzi. Słowo wiara jest rozjechana. Więc powiedzieliśmy sobie, że umiera w nas. Tożsamość grzesznego człowieka, a rodzimy się jako ludzie w tożsamości Jezusa Chrystusa. Jako duchowa postać, jako duchowa tożsamość, tak? Więc apostoł Paweł. Idąc, bo ja tak sobie nie wiem, czy zauważacie, ale idę cały czas po tym fragmencie, który nie chce się za dużo odnosić, bo przeczytaliśmy go cały, ale dochodzimy gdzieś jesteśmy teraz w okolicach 15 werseta, i apostoł Paweł trochę zwraca na to znowu uwagę, to co powiedzieliśmy sobie, że skoro umarliśmy i żyjemy w nowej tożsamości, tak? To. Znowu to pytanie, cóż zatem, czy mamy grzeszyć dlatego, że nie jesteśmy już pod prawem, lecz pod łaską? Więc popatrzcie się. To znowu to samo pytanie. Mogę robić, co chcę? Tak? Popatrzcie się, jak bardzo apostoł Paweł z tym walczy. On drugi raz wraca do tego. Wytłumaczając to wszystko, on znowu wraca i znowu mówi: to czy mogę, skoro jestem pod łaską, a nie pod prawem? Powiem tak, w teorii. W teorii tak. To brzmi teraz kontrowersyjnie, ale nie macie pomidorów. Zaraz wytłumaczę. W teorii tak. Nie? Możecie. Tylko przypominam, czy myśląc w taki sposób i zachowując się w taki sposób, czy to ma coś wspólnego z wiarą? Więc apostoł Paweł dalej. Przechodzi do przykładu o niewoli w jedną albo w drugą stronę. I mówi o niewoli. W jakiej, może przeczytam kawałek, żeby tu odnieść się bardziej. Może od 18. Nie, 17. Lecz boku niech będą dzięki, że gdy jeszcze byliście niewolnikami grzechu. Całym sercem poszliście do tego rodzaju nauką, z którą was też zapoznano, i wyzwoleni od grzechu staliście się niewolnikami sprawiedliwości. Tak? I potem apostoł Paweł, pisząc o tym, pisze, że używa przykładu. I tego nie rozumiem zupełnie. Jeżeli jest coś, co nie rozumiem wreszcie do Rzymian, to tego miejsca. nie? Bo apostoł Paweł mówi o niewoli, a później mówi, pozwólcie, że użyję z przykładu ze względu na słabość waszego ciała i znowu mówi o niewolnikach. <laughs> Ale to. Zupełnie nie, nie jest ważny wątek, tak? Więc pozwólcie, że użyję przykładu z życia ze względu na słabość waszego ciała. Otóż jak oddawaliście wasze członki w niewolę nieczystości i bezprawia dla jego popełniania, tak teraz oddawajcie wasze członki w niewolę sprawiedliwości dla uświęcania. On mówi tak, że jak przez całe twoje życie żyłeś w niewoli, tak? Twój język był zniewolony. Twoja ręka była zniewolona. Twoje nogi były zniewolone. Cały byłeś i żyłeś w niewoli grzechu, tak? Ta grzeszna natura zniewoliła nas do tego, że cały czas robiliśmy to, co narzucała nam grzeszna natura. I nawet do tego, o tym będziemy mówić później dalej, też w tych siódmych i ósmych rozdziałach, że nawet czasem robiąc, próbując robić dobrze, tak naprawdę robiliśmy źle. Bo to wszystko wywodziło się, wywodzi się z naszego ja. Cały nasz uczynek, czy dobry, czy zły, podstawę miał w nas. W tym, do czego my będziemy dążyć, w tym, do czego my będziemy zmierzać. Tak? I apostop mówi: Tak jak byliście zniewoleni przez grzech, tak teraz żyjąc w nowej tożsamości. Duchowej tożsamości. Bądźcie zniewoleni przez tą tożsamość. Bądźcie zniewoleni. Innymi słowy, popatrzcie. My musimy, może poproszę tu kilka osób. Będzie łatwiej, tak. Wiem, że Aneta już kiedyś tutaj działałaś. jeśli mogę Cię prosić. tam też kiedyś działałeś. Daję Ci to cenne narzędzie. Dzisiaj trochę inna piłeczka. I teraz ja to pokazuję zawsze na trzech osobach, bo najłatwiej. Aczkolwiek zawsze bardziej rozumiem ten obraz, kiedy czytam, na dwóch osobach. I zaraz zrozumiecie o co mi chodzi. Ja też jestem tej osobą, jakby coś, dobra? Tylko my wszyscy razem jesteśmy jakby to jedną osobą, dobra? Więc aneta to jest ta, ta część tej historii. Kiedy jest totalnie zniewolona przez grzech, przez zresztą naturę, tak? I cały czas zrzuca w tą stronę. I w pewnym momencie uwierzyła w Jezusa Chrystusa i zrodził się ten oto człowiek. Natan. Super. To jest odzwierciedlenie Jezusa. To jest Brakuje mi słowa. To jest ten charakter, natura Jezusa Chrystusa. Bo tego, co mówiliśmy o tej jedności, tak? Ta spójna z Jezusem Chrystusem, zrodzona w nas przez Ducha Świętego, kiedy uwierzyliśmy, tak? I teraz, jak zawsze, byłem w niewoli Anety. I teraz Anet, idź kawałek do przodu. I całe życie... Ta grzeszna natura ciągnęła mnie i prowadziła w te różne miejsca i rzucaliśmy tymi piłeczkami tak, jak ona mnie prosiła, nie? Może ja sobie wezmę piłeczkę, a ty mi mów, gdzie mam rzucać, nie? Czy ja mam wam rzucać? <laughs> nie, ludzi nie będziemy rzucać. Więc yy, tak, ta grzeszna natura, ja byłem zniewolony tą grzeszną naturą, tak? Ona mówi, rzuć tam i rzucałem tam. Ona mówi, rzuć tam, ale jakby nawet gdybym chciał rzucić do celu, jestem odwrócony w tą stronę. Ta grzeszna natura pilnuje tej sytuacji. Jestem totalnie grzeszny, tak? I w pewnym momencie przez wiarę zrodził się we mnie nowy duch. Duchowa tożsamość Jezusa Chrystusa, tak? Teraz chodź tutaj, Aneta, na chwilę, bardziej bliżej nas, tak? Jak oddawałem się w niewolę Anecie i temu, co ona mi mówiła, to, gdzie mam rzucać, tak teraz to jest moja tożsamość, tego ciała, tak? Rozumiecie to? To jest moja tożsamość odwrócona w tamtą stronę, doskonała, czysta i święta i teraz ty mów mi, tylko se traf. A nie, ty masz mi mówić, sorry. Tam, tak? Tylko traf. I teraz ja muszę pozwolić swojemu ciału być w niewoli duchowej rzeczywistości Jezusa Chrystusa. Rozumiemy? Duchowej rzeczywistości, która już jest czysta, jest święta. I niezależnie od tego, gdzie rzucę, Bóg patrzy na mnie przez pryzmat Jezusa Chrystusa. OK? Ale to jest ten krok dalej. Czyli mówiliśmy, niezależnie od uczynków, przez wiarę mam duchową rzeczy, jakby tą duchową płaszcz, ochronę, tarczę, tak? Mogę mimo wszystko rzucać teoretycznie, gdzie chcę. Bo moje uczynki nie mają wpływu na zbawienie, a wiara, która postawiła mi tutaj Natana, tak? To tak już zupełnie technicznie opowiadam, nie? <grym> żeby, żeby nie było. I teraz, co jest, o czym mówi apostoł Paweł? I tak jak całe życie pozwalałeś być w niewoli grzesznej natury, która była w tobie, tak teraz podporządkuj swoje życie. Duchowi świętemu. I możesz chodzić w duchu, olewając grzeszną naturę. Bo według tego, co mówi apostoł Paweł, dla tego wszystkiego umarłeś. Już nie jesteś tutaj. To, co rzuca w lewo i w prawo, to już jest, to już jest umarłe. Ty umarłeś dlatego. Jesteś tym. To jest twoja tożsamość. Ale będąc w tej tożsamości, dopóki żyjesz tutaj na Ziemi, masz tutaj ciało, tak? Które albo było poddawane kiedyś grzesznej naturze, albo pozwolisz, aby zostało poddane duchowi świętemu. I jak oddawałeś bycie. Ono nie ma, wiecie, jak niewolnik. To jest jakby przykład niewolnika. Niewolnik nie ma woli. Tak? Tak? Z natury, nie? Niewolnik może ma, ale jest już zniewolony, tak? Nawet jakby miał swoją wolę i swój pomysł, to i tak nie ma. Nie? Jest zniewolony. I jak był niewolnik, który robił wszystko, co kazał mu ten pan, tak teraz. Przez to, że zrodził się w tobie duchowa cząstka Jezusa Chrystusa, poddajesz się w niewolę temu. To ciało poddajesz w niewolę sobie. O, może tak. Twojej nowej tożsamości. Nie wiem, czy to rozumiecie. Rozumiecie? Jest ok? Wytłumaczyłem to na tyle, żeby to było wyraziste? To dziękuję Wam bardzo. Więc apostoł Paweł bardzo w jasny sposób pokazuje, Przede wszystkim, co się wydarzyło, że jesteś już w całkowicie nowej tożsamości, że uczyniło, zostało uczynione to przez wiarę, tak? I teraz w tej tożsamości będąc, potrzebujesz w cudzysłowie, będziemy o tym mówić, zniewolić to ciało do tego, co duchowe, prowadzić go w sposób duchowy. Ok? Rozumiemy? Już nie jesteśmy, umarliśmy. Tego starego Kamila już nie ma. Już go nie ma. Ja jestem kimś zupełnie nowym, zrodzonym przez Ducha Świętego. To jest moja tożsamość. Tożsamość z tego, co jest cząstką i jednością Jezusa Chrystusa. Tak? I tutaj się pojawia problem. Bo to wszystko pięknie brzmi. To wszystko brzmi jak jakiś taki naprawdę raj dla każdego z nas, który jest prawdą. W Bożym Słowie opisaną. Ale teraz jak my do tego wszystkiego się mamy odnieść? Gdzie jest każdy z nas? To, co zmienia się w naszym życiu, to nie to, że uczynki prowadzą nas do wiary, ale to, że wiara prowadzi nas do uczynków. Rozumiemy? Przez wiarę. Będziemy podobni do Jezusa Chrystusa tutaj w ciele również. Bo to, że w duchowy sposób jesteś, to nie znaczy, że to ciało, próbuję to jakoś pokazać, ale jest. Ono potrzebuje zostać uzależnione od tej duchowej części naszego życia. Wiecie, co to znaczy? Że żyjemy teraz w duchowej tożsamości Jezusa Chrystusa? Że jesteśmy w zupełnie, już nie jesteśmy tym starym człowiekiem, który został ukrzyżowany wraz z Jezusem Chrystusem, ale nowym człowiekiem, nowym stworzeniem, tak? Świetnie. Wiecie, co to znaczy? Ja to schowałem. Pamiętacie? Ten obraz z karteczki? Dostałem informację, że był, że był trafiony, więc wykorzystałem go jeszcze raz. Problem jest tylko taki, tak pół żartem, pół serio, kiedy przyniosłem go do domu, żeby go pozwijać, to moja żona stwierdziła, co to za śmieć tam leży i go wyrzuciła. <laughs> Nie było jej wtedy, więc jest usprawiedliwiona, tak? <laughs> Więc musiałem zrobić, już nie robiłem, szkoda mi było papieru i z szacunku do naszego środowiska. Wykorzystam ci mniejszy obraz. Wiecie, kiedy żyliśmy, taki, żyliśmy w tym starym człowieku, żyliśmy w, cielesnej, w cielesny sposób, to żyliśmy w takich możliwościach. Braku możliwości albo tylko możliwościach na wyciągnięcie naszych rąk, na wyciągnięcie naszych nóg, to, co byliśmy w stanie jako ludzie zrobić. Otrzymując tożsamość przez wiarę Jezusa Chrystusa, zaczynamy żyć... Znowu tak brzydko pozwijamy. W takich horyzontach cały czas. Podchodząc do każdego problemu, do każdego wyzwania, ale też budząc się rano, żyjesz, będąc na takim horyzoncie, na takiej przestrzeni. Tu, nie, tu są możliwości Twojego ciała. Tu są możliwości. Twojego nowego DNA. Tu jest perspektywa na wiarę. I całe Twoje życie, każdy Twój krok, to jest krok. Jaki? Wiary. I jak chodziliśmy w swoich własnych możliwościach, które były małe. Tak dostaliśmy teraz nowe możliwości, nowy horyzont, ale to wszystko za sprawą wiary i na podstawie wiary. Pamiętacie, kiedy apostoł Paweł w pierwszym rozdziale pisał z wiary, do wiary, w wiarę? To nie jest tylko tak, że uwierzysz w Jezusa Chrystusa i będziesz zbawiony i jest wszystko załatwione. Ale chodzi o to, że teraz całe Twoje życie jest już na podstawie wiary. To jest głębokie. To jest głębsze niż czasem nam się wydaje. Bo my czasem naprawdę żyjemy w taki sposób. Uwierzyliśmy w Jezusa Chrystusa, ale nie korzystamy z tych horyzontów. Pozwalamy, zamiast iść. I uzależniać swoje życie od duchowej części naszego, od naszego DNA, który mamy w Jezusie Chrystusie, to pozwalamy, aby nasze śmiertelne ciało miało nad nami jeszcze jakąś kontrolę, jakiś wpływ. Pozwalamy naszym możliwościom na, na, na reagowanie. Dlaczego o tym mówię i zaraz podam przykład? Tak myślałem sobie trochę o tym, tak bardziej już kościelnie. Często spotykam się, spotykam, i nie mówię, że u nas w kościele, bo ja mam sporo takich młodzieżowych znajomości, można powiedzieć, z czasów jeszcze jak więcej jeździłem. I mamy jakieś kontakty z różnymi osobami, ale być może też w naszym kościele. Czasem się tak zdarza i widać taki obraz, kiedy pojawia się trudność w służbie. Kiedy pojawia się na przykład moment, kiedy nie daję sobie rady w mojej służbie, albo w życiu jest tak ciężko, że jak jeszcze mam do tego dołożyć służbę, to już jest masakra. Nie? Wiecie, jakie jest cielesne rozwiązanie tej sytuacji? Ja sobie z tym poradzę. Na przykład, zrezygnuję ze służby. Będę miał więcej czasu, to będę mógł próbować radzić sobie później z tymi wyzwaniami z mojego życia, nie? Dlaczego o tym mówię? Bo ostatnio to przeżywam. I co jest duchową rzeczywistością w tej sytuacji? To jest ten problem, który przeżywam. A to jest rzeczywistość, którą mam. Tak? To musimy jedną rzecz zrozumieć. Tej rzeczywistości często nie widać. Ty będąc dzisiaj widzisz to. Widzisz problem, mały kwadracik, widzisz swoje możliwości i brak możliwości wyjścia z tej sytuacji. Ale dalej jesteś w rzeczywistości duchowej. Tylko. Właśnie tu jest ten problem, że my nie widzimy tej rzeczywistości często. To są rzeczy niewidzialne, w które trzeba uwierzyć, którym dalej trzeba wierzyć, w których trzeba zaufać. Tak? Więc w takiej sytuacji łatwe dla nas jest zrezygnować z czegoś, ze służby na przykład. A trudne jest zaufać Bogu i robić dalsze kroki wiary w swoim życiu za duchowym DNA Jezusa Chrystusa, będąc cały czas w jedności z Nim. Doświadczam ostatnio na przykład takiej sytuacji, że właśnie to, co teraz powiedziałem, to jest właśnie moja sytuacja. Kiedy totalnie przestałem wyrabiać, i zacząłem sobie zadawać pytanie, i wiecie, cielesność, duchu, ta cielesna natura przyszła i mówi w taki sposób: Musisz z czegoś zrezygnować, żeby sobie poradzić. Z rodziny nie zrezygnujesz, z pracy nie zrezygnujesz, a służby masz za dużo. Rozwiązanie jest proste. Tak? I ja mogę pokierować się rzeczywistością, którą widziałem w tamtym dniu, kiedy miałem to rozmyślanie. Tym małym kwadratem, w którym się obracałem. Mogłem się tym pokierować. Ale ja wiem, że jest duża biała kartka w moim życiu. To jest wiara. Wiara i zaufanie w Jezusa Chrystusa, w Jego prowadzenie. I ja tego dnia, jak wiele dni w moim życiu, o czym zaraz powiem, zadecydowałem, że wezmę to wiarą. Zaufam Duchowi Świętemu. I wiecie, to wymaga pójścia często w miejscach, których nie widać. W przestrzenie, które są nierealne. Tym dniu to było nierealne iść dalej tą drogą. Matematyczny sposób myślenia mówi nie, ale czasem, czasem my w chrześcijaństwie po prostu musimy nauczyć się żyć i uzależniać nasze ciało od duchowej części, od Ducha Świętego uzależniać je, po to, by cały czas żyć, mając perspektywę białej kartki. I kiedy przychodzi ten moment, to nie masz kwadracika, ale masz białą kartkę i idziesz dalej. To jest wiara. To jest wiara, że jeżeli Bóg zaprowadził cię na to miejsce, to Bóg zaprowadzi cię dalej. I pokaże ci, co można zrobić jeszcze. To jest bardzo ważne. Kiedy myślę o tym, o czym dzisiaj mówiliśmy w swoim życiu, jak to wygląda? To wygląda to tak, że kiedy zrozumiałem to po raz pierwszy i postanowiłem, że teraz to będę już na pewno uzależniał cały czas swoje ciało od Ducha Świętego i będę chodził w tym duchowym DNA, to szybko się rozbiłem. To nie jest tak, że kiedy. Coś się dowiemy, to jest tak zrobione. Przez wiarę? No to uwierzyłem. Super. Nie? Bo przyjdą doświadczenia, bo przyjdą fale, które pokażą nam miejsce, w którym jesteśmy. Wiecie, co jest najlepszym obrazem miejsca, w którym jestem, jesteś dzisiaj? W jaki sposób reagujesz na trudne sytuacje? Tak myślę. Bo apostoł Paweł w innym miejscu napisał, że po owocach ducha świętego was poznają, tak? W którym miejscu tak naprawdę jesteś? Ja myślę, że kiedy przychodzą problemy, to ważne jest to, czym zareagujesz. Czy własnymi możliwościami? Czy z perspektywą wiary? Bo jeżeli własnymi możliwościami, to tam nie ma miejsca na niepokój. Tam nie ma miejsca na smutek. Tam nie ma miejsca na brak wiary. Tam nie ma miejsca na niepewność. Jeżeli przychodzi nagła fala do Twojego życia i pojawia się w Twoim życiu niecierpliwość, smutek, złość, to znaczy, że w tym momencie zareagowałeś. Cieleśnie. Ale jeśli przyszedł problem, przyszła fala do Twojego życia, a ty przeszedłeś obok tego. Przeszedłeś w pełen pokoju przez ten moment, przez tę sytuację w Twoim życiu. Mając świadomość, kim jest Twój Bóg, czyli mając w tym momencie pełną wiarę i pełne uzależnienie od Ducha Świętego. to reagujesz mimo tego, mimo tego problemu, bo reagujesz całą perspektywą, całą tą białą kartką. Może zakończę takim myślą, że wrócę trochę do początku. A myślę, że następnym razem i następnym, bo tak naprawdę dwa albo trzy najbliższe, będą w podobnym temacie, tak jak mówiłem, że te, to tak trochę idzie na dłuższe okresy. Pierwszy mówiliśmy dłużej o grzechu, później mówiliśmy dłużej o, o tym dziele zbawienia, i teraz będziemy trochę dłużej poruszać się w tym. I mam pewne jeszcze przykłady, które trzymam na następny raz, bo są bardziej. Z, Spokrewnione z tymi fragmentami dalej. Ale to, co chcę, chcę powiedzieć sam koniec, to to, o czym zacząłem, czyli że kiedyś myślałem o tym sposobie myślenia, że ono jest. Y, cukierkowe, tak? Że te prawdy są proste. Że łatwiej jest. Y, za, zaufać takiej, takim wyznaniu, że wszystko jest z wiary. Tak? i się nie starać. Żyjąc w takiej świadomości, że muszę się starać, że muszę sobie zapracować i tak dalej, i tak dalej, po prostu zawsze uważałem, że ta droga jest o wiele łatwiejsza, że to jest właśnie te sukcesowe gdzieś tam głoszenie i tak dalej, i tak dalej. I ostatnio, znaczy ostatnio już jakiś czas temu dochodzę do takiego wniosku na temat wiary, że ta droga tak naprawdę, choć z boku słysząc ją i to, co apostoł Paweł właśnie wy, wykluwał, te pytania, nie, o tym, że czy mogę robić, co chcę, więc z boku słysząc te prawdy, można powiedzieć, że to jest jakaś cukierkowa droga, że to jest jakaś prostsza droga, że to jest jakieś łatwiejsze, szersza brama. Ktoś by mógł powiedzieć. Ale nauczyłem się przez swoje własne doświadczenia. Kiedy uczę się. Bo ja nie jestem w miejscu, kiedy jestem jakimś wzorowym uczniem Jezusa Chrystusa i teraz każda reakcja to wszystko super. I w ogóle uczę się, pracuję. Tak jak mówiłem, to nie jest pstryk w naszym życiu, żeby nauczyć się reagować i żyć cały czas, będąc uzależniony od tej strony, tak? I zawsze myślałem, że to jest właśnie prostsze, ale rozumiem teraz to, że droga wiary jest o wiele trudniejsza. Że droga na podstawie wiary jest po prostu największym wyzwaniem, jakie spotkało mnie w życiu. O, może tak. Wiecie, dlaczego? Bo droga wiary wymaga zaufania w coś, czego nie widzę, w coś, czego często nie ma. Droga wiary wymaga ode mnie postawy nienormalnej, nieludzkiej i poza moimi możliwościami. A droga uczynków i starania się to była droga, która mi pasowała, która była wygodna i która brzmiała jako droga trudna, strudzona i ciężka, bo musisz się starać, bo musisz zrobić wszystko, żeby się. Bogu podobać. I dlatego zawsze myślałem, to jest trudniejsza droga, bo tutaj trzeba naprawdę pracy nad swoim życiem, nad swoim charakterem, nad wszystkim, tak? To nie zrozumiałem, że to jest totalna nieprawda. Bo w tej uczynkowej wersji wszystko opierało się tylko na tym kwadracie, a w tym kwadracie umiałem się poruszać. Umiałem bądź nie umiałem. Różnie z tym dbało. O tym już też trochę mówiłem. Ale to było coś, co było w zasięgu ręki i coś, co było widać w moim życiu. Tak? A droga wiary to droga zupełnie inna, która każe nam być w miejscu zaufania, która każe nam być w miejscu prawdziwej, głębokiej wiary w możliwości i w Jezusa Chrystusa. Nie. I to jest właśnie ta różnica, która daje tą informację mi i doświadczenie mojego życia pokazuje to, że nie jest ona łatwiejsza. Bo wymaga ode mnie o wiele więcej. I im więcej uczę się chodzić, i tak często spotykam w swoim życiu przestrzenie, w których żyję. W których jeszcze nie umarłem. Może tak. Przestrzenie, w którym jeszcze nie umarłem, w których jeszcze reaguję po ludzku, w których jeszcze reaguję po swojemu często spotykam. Często coś zrobię i potem takie, tu cię nie ma. Ale tak jest. I ucząc się i kształtując siebie, po prostu spotykam takie momenty. Spotykam takie momenty, kiedy po prostu muszę zacząć uczyć się, otwierać tą białą kartkę w tych miejscach, w tych przestrzeniach. Bo my nie możemy myśleć o, o tym, że chodzimy w wierze tylko w problemach, że my chodzimy w wierze tylko w trudnościach, że używamy wiary tylko w momencie, kiedy pojawia się wyzwanie. Wybraliśmy drogę wiary i my musimy żyć wiarą. I każde nasze miejsce, w którym się znajdujemy, to jest miejsce wiary. Służba to jest służba, w której używamy wiary. Wiecie, gdyby służba witania następną niedzielę przyszła po swojemu, według cielesnej natury, to mogłaby powiedzieć: Idę do kościoła, żeby witać, żeby spełnić służbę, którą mam w kościele. Ale idąc z wiarą, idzie taka osoba do służby witania, wiedząc i mając nadzieję, mając wiarę, że z sobą, swoją postawą i sposobem bycia zmienią nastawienie setek ludzi, którzy będą wchodzić na salę główną. To nie musiało być wyzwanie w jej życiu. To jest krok wiary. I każdy krok, wyjście do pracy, pójście do, na zakupy, niech to są. Musimy uczyć się, aby to były kroki, w których panuje wiara, a nie my, nasze cielesne dążenia. Bo w tym wszystkim, to wszystko Bóg chce wykorzystać. Bo tak naprawdę to ciało jest już do niczego więcej niepotrzebne. Zwycięstwo się dokonało, jak tylko do tego, by przez to ciało można było coś przynieść na ten świat, objawić Boga, jego chwałę. To ciało do niczego innego nie jest nam już potrzebne w duchowej rzeczywistości. Mamy się uważać jako, Apostoł Paweł mówi jako umarłych. Dla tego ciała, bo my żyjemy w tym nowej rzeczywistości, duchowej rzeczywistości i prowadzimy to ciało tylko po to, żeby Boża chwała się objawiła. Dlatego potrzebujemy w każdym miejscu robić kroki wiary. Wszędzie gdzie jesteśmy.